Jak dbać o wątrobę? Kilka rad, kilka takich zaleceń, które umożliwią nam w lepszy sposób dbać o nasze wątroby, które, jak wiemy, są dla nas niesamowicie ważne. Zacznijmy od tego, że ta wątroba, ona sobie doskonale daje radę sama w większości przypadków. Tylko należy dać jej troszkę spokoju, tak żeby mogła sobie na spokojnie poradzić z tym, czym ją obciążamy. Więc najważniejszą zasadą jest dać jej normalnie pracować, nie nadmiernie ją obciążać. Tymi wszystkimi czynnikami, które musi niejako przerobić, żebyśmy mogli sprawnie funkcjonować. I tutaj zacznijmy od alkoholu. Oczywiście albo eliminujemy, albo mocno ograniczamy, ponieważ on w bardzo negatywny sposób wpływa na naszą wątrobę. Ona musi włożyć bardzo dużo pracy żeby go przetworzyć w bezpieczną dla nas formę, żeby zabezpieczyć nasz organizm przed skutkami jego negatywnej działalności. A wątroba, która będzie zbyt często obciążana tymi procentowymi płynami, niestety może w końcu nie wyrobić i oczywiście może to się w bardzo negatywny sposób odbić na jej funkcjonowaniu. Kolejną kwestią są też papierosy. Tutaj musimy pamiętać, że one też zawierają wiele substancji, które muszą przejść przez tą wątrobę i też nie są dla niej czymś dobrym. No ale to jest wiedza oczywista, którą znamy chyba wszyscy. Kolejną rzeczą, bardzo ważną rzeczą, można powiedzieć, że drugą pod względem ważności, zaraz po tym wyeliminowaniu czy też ograniczeniu napojów procentowych jest odpowiednie odżywianie. Wątroba nie może być obciążana też przez niewłaściwe jedzenie. A chodzi tutaj o żywność wysoko przetworzoną, o żywność ciężkostrawną, bardzo tłustą, smażoną, czy też żywność, którą spożywamy w bardzo dużych ilościach, na przykład w czasie jednego posiłku. Musimy pamiętać, że jednak wątroba, cały układ pokarmowy też ma swoje zdolności. Przyswajania pożywienia. I w przypadku, kiedy chcemy dbać o tą wątrobę, musimy jeść powoli, spokojnie i nie za dużo, tak żeby zbytnio nie obciążyć naszego układu pokarmowego oraz naszej wątroby. Więc jemy zwykłe, normalne rzeczy w zwykły, normalny sposób i to jest coś, co spowoduje, że już mocno pomagamy naszej wątrobie. Oczywiście, nie nakłaniam do tego, żebyśmy Jedli zupełnie rzeczy pozbawione takich niektórych elementów, troszkę mniej odpowiednich dla nas. Na takie też możemy się niekiedy decydować, ale róbmy to jak najrzadziej, róbmy to co jakiś czas i taki wypad na fast fooda czy zjedzenie czegoś, co jednak troszkę obciąży naszą wątrobę, co jakiś czas, w przypadku kiedy ona może sobie z tym poradzić i nie jest nadmiernie obciążona, nic nam się nie stanie. Ale to takie zwykłe jedzenie, takie codzienne jedzenie, to jednak powinno być coś normalnego, lekkostrawnego, nie zawierającego tych wszystkich rzeczy, które szkodzą wątrobie. Czyli po pierwsze, rzeczy wysoko przetworzonych, dużych ilości cukru, dużych ilości wszelkiej chemii. Tego mamy w jedzeniu dużo, bardzo dużo. Oraz rzeczy bardzo tłustych, smażonych, ciężkostrawnych. Więc jemy normalnie i co jakiś czas sobie pozwalamy na, na takie lekkie odstąpienie od tego zwykłego jedzenia. Tutaj nie bądźmy też tak bardzo restrykcyjni. Kolejną rzeczą jest odpowiednia masa ciała, ponieważ niestety, kiedy ta masa ciała jest zbyt duża, to też powoduje, że ta nasza wątroba jest zbyt mocno obciążona. Ale tutaj pamiętajmy o bardzo ważnej kwestii. Na przykład zbyt rygorystyczne diety odchudzające, one też mogą w bardzo negatywny sposób obciążyć naszą wątrobę. Więc pamiętamy, że kiedy się odchudzamy, kiedy chcemy, kiedy chcemy zrzucić te zbędne kilogramy, róbmy to spokojnie, powoli, lepiej, dłużej, ale na dłuższy czas, ponieważ najczęściej te bardzo rygorystyczne, szybkie odchudzania kończą się szybkim powrotem do wagi, a nawet. Wyjściem na jeszcze większą wagę. Więc spokojnie, ponieważ coś, co ma nam pomóc, niestety w skrajnych wypadkach może na przykład obciążyć wątrobę. Następnie nadużywanie leków. Niestety dla wątroby ona musi sobie z wieloma środkami poradzić i one muszą przez nią przejść. Kiedy nadużywamy, kiedy używamy rzeczy, których nie powinniśmy, kiedy przy każdym problemie coś łykamy, niestety wątroba może tego nie wytrzymać. Kiedy musimy, to oczywiście pytamy specjalisty, jak tą, jak tą wątrobę wspierać, tak żeby niejako ta wątroba mogła działać, sprawnie działać. Niestety, ale bardzo często samodzielnie sięgamy po przeróżne środki, które odbijają się na działaniu naszej wątroby, na jej stanie. Więc bardzo mocno uważamy. Kolejną rzeczą jest stres. Stres, niestety, w bardzo negatywny sposób wpływa na naszą wątrobę. Stres ogólnie bardzo negatywnie może wpływać na nasze ciało, w tym oczywiście na wątrobę. Następnym elementem jest brak ruchu. Niestety, dla wielu, niestety, dla innych to żaden problem, ale brak ruchu również jest czymś negatywnym dla wątroby. Organizm, który się rusza, który ma odpowiednią dawkę tej aktywności, wysiłku fizycznego czy po prostu ruchu, tutaj nie nazywajmy tego od razu wysiłkiem to organizm sprawniej funkcjonujący i dzięki temu ta wątroba potrafi lepiej działać. Kolejną kwestią, bardzo ważną kwestią jest sen, odpowiednia ilość i higiena snu. Człowiek musi być wyspany, człowiek musi po prostu spać tyle, ile trzeba żeby nasze ciało mogło funkcjonować, żeby w czasie tego snu mogło się zregenerować. Wtedy też ta wątroba ma troszkę czasu, żeby na spokojnie sobie porobić to co musi robić i ma troszkę może nie odpoczynku, ponieważ ona pracuje cały czas, ale ma takie troszkę spokoju, kiedy nie jemy, kiedy się nie denerwujemy, kiedy nie robimy miliona rzeczy, które mogą jej troszkę przeszkadzać. Chociaż ona zawsze daje sobie świetnie radę. Oczywiście są też rozwiązania ziołowe, czyli na przykład ostropest plamisty, który, który może wspierać pracę wątroby. Jednak tutaj najważniejszą kwestią jest to, że jeśli będziemy stosować te wcześniejsze rzeczy, czyli ograniczenie napoi procentowych, odpowiednie odżywianie, ograniczenie środków, które w negatywny sposób mogą wpływać na wątrobę, to wszystko spowoduje, że jednak ta wątroba nawet nie będzie potrzebowała takich rzeczy. Ona będzie sobie w doskonały sposób radziła sama. Więc po prostu nie nadwyrężajmy jej, nie powodujmy, że ta wątroba będzie musiała robić zbyt dużo, ponieważ to w negatywny sposób się na niej odbije. Po prostu jedzmy, żyjmy w sposób normalny, i wtedy wątroba powinna działać tak, jak trzeba a o jej funkcjach, roli już są materiały na kanale, więc na nie zapraszam. Na dzisiaj dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.